Pokażę Wam, jak skutecznie wyczyścić robota, który jest bardzo mocno zabrudzony. Ja biorę taką ściereczkę zwykłą, kuchenną, wilgotną, najlepiej taką wypłukaną w wiaderku z wodą, z płynem takim Ajax uniwersalnym. I po prostu wycieram mocno to wszystko, dokładnie, wszystkie te szczeliny. Tak, biorę sobie palca, wkładam tutaj w ten port, też go wycieram. O, widać, ile tam jest brudu. Tutaj tak samo. Ciężko mi jest aparat trzymać, ale bardzo dokładnie drugą ręką sobie przytrzymuję i to wycieram. Myję wszelkie taką wilgotną, nie mokrą, nie cieknącą z wodą, tylko po prostu wilgotną ścierką. Tutaj wszystkie te czujniki wokół, koła. To można naprawdę dokładnie wyczyścić, tylko trzeba chwilę czasu temu poświęcić. Można oczywiście rozkręcić tego robota, powyciągać te wszystkie moduły. Wystarczy odkręcić tutaj raz, dwa, trzy i cztery śruby, żeby podnieść tą pokrywę. Wcześniej trzeba odkręcić tą szczotkę. I wtedy pod spodem ma się dostęp do wszystkich modułów, czyli moduł szczotki bocznej, modułów tych kół, tej głowicy. Można je wszystkie odkręcić i pod nimi również wyczyścić, bo tam również kurz może się nagromadzić. Tak jak tutaj widzę, jak podniosę tutaj tą pokrywę, tam widzę, że jakaś kulka kurzu jest, będę musiał rozkręcić ten moduł, żeby to doczyścić. I w ten sposób to czyścimy. To samo z pojemnikiem, który też najlepiej jest tak porządnie wytrzeć. I w środku, i z zewnątrz, taką mokrą ścierką wilgotną, z całego tego pyłu. Jego również można rozkręcić na części pierwsze, dokładnie wyczyścić turbinę, czy wszędzie gdzieś tam, gdzie gromadzi się ten kurz. Oczywiście filtra nie moczymy, ale wszystkie części plastikowe można jak najbardziej sobie przetrzeć, pomóc sobie i wtedy takie coś właśnie można usunąć łatwo. Taki robot wygląda jak nowy. Praktycznie po takim czyszczeniu jest dokładnie tak czysty, jak wtedy, gdy byłby nowy. Ja zalecam jeszcze przed czyszczeniem na mokro porządnie go odkurzyć zwykłym odkurzaczem ręcznym, takim standardowym, czy to sieciowym, czy akumulatorowym, odestać po prostu ten kurz. Ja używam do tego mojego Dysona V7, który świetnie się do tego sprawdza, przy tym sprawdza i sobie z tym radzi. Tutaj pod tymi kołami też, w tych miejscach, w których właśnie tam są te amortyzatory, też można wyczyścić.